Merci, Monsieur Kukan. La parole est à Monsieur Lisek pour une minute. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Pani Wysoka Przedstawiciel. Oczywiście gratulacje za dobry, szczery raport dla Pana posła Broka, ale również podziękowania dla Pani Wysokiej Przedstawiciel za otwarty dialog z nami, ale też za dialog dwa dni temu na Cyprze z szefami Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Państw Członkowskich Unii Europejskiej, łącznie z delegacją Parlamentu Europejskiego. To, co jest potrzebne, i co się przewija w wielu rozmowach, również naszych rozmowach, na przykład z politykami spoza Europy, to jest to, że nadal niestety nie potrafimy rozwiązać pewnych problemów w Europie. Amerykanie, Chińczycy mówią, no świetnie, zajmujecie się całym światem, ale macie nadal nierozwiązane problemy na Kaukazie, nadal problem Górnego Karabachu, nadal problem Naddniestrza. To są rzeczy, które rzeczywiście powinny stać się priorytetami naszej polityki zagranicznej, polityki zagranicznej Unii Europejskiej na najbliższe miesiące i lata, bo jest czas posunąć się do przodu w tych sprawach. Oczywiście to, zdajemy sobie wszyscy sprawę, to wymaga bardzo twardych, trudnych czasami rozmów z Rosją. Monsieur Lisek, nous passons à la procédure CACDI et je donne la parole à Monsieur Gzips Andrzej pour une minute, comme chacun d'entre vous d'ailleurs, et je serai assez sévère. À vous la parole. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Catherine Ashton, Wysokiemu Przedstawicielowi.